Na płycie rynku w Brzesku odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządu, dowódcy i komendanci służb mundurowych. Dzisiejszy jubileusz ma na celu docenienie Straży Pożarnej, tych druhów ochotników, ale również ze straży zawodowej, którzy wykazują się swoją działalnością społeczną i zawodową. Ponieważ straż jest jednostką, instytucją nieodzowną w wielu aspektach życia społecznego, w wielu wydarzeniach, nawet i tych przykrych wydarzeniach, jak wypadki drogowe, zdarzenia losowe, ale jest jednostką, na którą społeczność lokalna może zawsze liczyć i z pewnością do tej pory się nie zawiodła. Ja myślę, że warto takie inicjatywy czynić, podejmować i doceniać strażaków, którzy poświęcają się dla społeczności lokalnej, dla życia mieszkańców, dla zdrowia i tak dalej. Myślę, że takie jubileusze powinny być obchodzone często. Strażacy powinni być wynagradzani i doceniani nie tylko przez swoich szefów, ale również przez władze państwowe, które też ich wynagrodzenia w odpowiedni sposób powinny gratyfikować, bo to, co robią, naprawdę jest niezastąpione. Dzisiejsze wydarzenie to uroczysta zbiórka związana z Dniem Strażaka, który jak wiemy jest 4 maja, przy czym te zbiórki nasze przeprowadzone są w ciągu całego miesiąca i jest to podsumowanie działalności rocznej wszystkich strażaków i zawodowych i ochotniczych, podsumowanie rocznej działalności, bo te uroczystości są co roku. Wykorzystujemy przy okazji taką uroczystość na wręczenie oznaczeń, wyróżnień, awansów dla wyróżniających się strażaków działających nie tylko w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, ale i ochotniczych straży pożarnych. No jest to jeden z najważniejszych dni, jak dla każdej grupy zawodowej. Dzień Strażaka Świętego Floriana 4 maja jest to uroczyste święto związane z ochroną przeciwpożarową, ze strażakami. Wtedy strażacy świętują. Najczęściej wtedy uroczystości są już kameralne, czyli odbywa się msza święta, później zbiórka wewnętrzna. Natomiast uroczystą zbiórkę przeprowadzamy już wspólnie z jednostkami z krajowego systemu, z pozostałymi jednostkami na terenie powiatu. Tak jak mówiłem, podsumowanie roku działalności, przedstawienie wyróżnionych i awansowanych. Powiatowy Dzień Strażaka jest dla nas niezwykle ważnym świętem. W tych chwilach wręczane są awanse, odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy naszej komendy. Pan komendant wojewódzki oraz pan komendant powiatowy składają serdeczne podziękowania, gratulacje oraz życzenia dla nas, naszych rodzin, dziękując nam za naszą służbę, poświęcenie i zaangażowanie w pełnienie i wykonywanie zadań służbowych. Powiatowy Dzień Strażaka był doskonałą okazją, aby docenić i podziękować im za rzetelną służbę i odpowiedzialne pełnienie obowiązków dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców. Dział Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, druh Marian Zaleski. Młodszy aspirant Rafał Rożek służbę w Komendzie Powiatowej rozpoczął w roku 2013. Obecnie na stanowisku starszy ratownik, reprezentant komendy w stopniach w sportach pożarniczych.